kiedy Pani była pierwszy raz w Muzeum Tatrzańskim? Tak myślę, że jak miałam 6 lat, czyli kilkadziesiąt lat temu z mamą. Nie pamiętam żadnych szczegółów, ale pamiętam stare Zakopane, też zaśnieżone, bo to była zima. No i to muzeum mi zapadło w pamięć. To ostatnie oprowadzanie po tej starej ekspozycji. Czy Wam się dzisiaj łezka w oku troszkę nie zakręciła? No ja myślę, że każdemu się zakręci i nam się też troszkę tak zakręciła za wokół, no bo przecież przy tej ekspozycji wyrosły pokolenia Polaków. Polaków, Góroli, ci co zwiedzali dzieci, przede wszystkim szkolnych, które tutaj na tych wystawach urosły. Opowiadań o Sabale, o tych wszystkich naszych protoplastach góralskiej kultury, no i o tych Polakach, którzy Zakopane odkrywali. Czego Państwu będzie żal z tej starej ekspozycji? Ja mam nadzieję, że duch tego muzeum nadal pozostanie, tak jak do tej pory tutaj przebywał i nas wszystkich witał, że to właśnie takie coś nieuchwytnego, to esprit pozostanie, a jeżeli tego nie będzie, to tego mi będzie najbardziej żal. I właśnie teraz przeszedłem po pustym muzeum, byłem na pierwszym piętrze i na drugim i zrobiłem takie jakby archiwalne nagranie, niestety na telefon, ale zawsze to lepiej niż nic. Natomiast ja też miałem sposobność robienia zdjęć w Atmie w identycznym dniu jak dzisiaj, kiedy po prostu był ostatni koncert kilka lat temu ładnych. No i niestety tam się zmieniło za dużo. Obawia się Pan, że to samo stanie się ze starym gmachem Muzeum Tatrzańskiego? Ja się nie obawiam, ponieważ Pani Dyrektor na pewno by do tego nie dopuściła. Zamykamy Muzeum Tatrzańskie, przygotowujemy się do remontu, który ma się zacząć w połowie lutego, ale musimy się stąd wyprowadzić, a to nie tylko są ludzie, nie tylko biura, ale przede wszystkim ekspozycja i też duże magazyny, które tutaj mamy, także to będzie bardzo duża operacja. Dokąd trafią eksponaty i ludzie? Wydzierżawiliśmy od Urzędu Miasta budynek Palas. Mamy, wydaje mi się, wielkie szczęście, że zanim w Palas powstanie muzeum, co oczywiście wymaga czasu, ten pensjonat w tej chwili stoi pusty, także my się tam pomieścimy i jest to po prostu idealne miejsce na przetrwanie dla nas. Ile wnosi dzierżawa Palas? To jest tajemnica handlowa. Nie, żartuję. Dzierżawa jest bezpłatna. Dzierżawa jest bezpłatna, płacimy za media, natomiast dzierżawa jest bezpłatna i to jest dla nas naprawdę bardzo, bardzo duża rzecz, że nie musimy znaleźć funduszy na tą dzierżawę. Remont będzie trwał półtora roku, ale potem jeszcze będzie aranżacja nowych wystaw. Remont konserwatorski będzie kompleksowy, to znaczy będzie wymiana wszystkich instalacji, będzie przystosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami i w związku z tym będzie winda, będą specjalne podjazdy. Koszt remontu to jest jakieś 6 milionów złotych. My jesteśmy tu z części, moi kochani, zazwyczaj są filie Muzeum Tatrzańskiego, nie no ten główny budynek, ale w takim razie my już od dziś pytamy pięknie do wszystkich filii Muzeum Tatrzańskiego.